Wyznacz A i sprawdź rozwiązanie. A dodać 5 równa się 54. To równanie składa się z niewiadomej A, której wartość mamy podać. Jeśli dodamy do A liczbę 5, otrzymamy w wyniku 54. Jeśli widzisz równanie podobne do tego i chcesz dowiedzieć się, jaka jest wartość niewiadomej, to należy pozbyć się tego, co przy niej stoi. Przepiszę jeszcze raz to równanie. Mamy A dodać 5 równa się 54. Po lewej stronie mamy A dodać 5. Chcemy się pozbyć tego dodać 5. W jaki sposób? Odejmiemy stronami 5. Pamiętaj, jeśli po lewej stronie odejmujesz 5, to po prawej stronie również musisz odjąć 5, aby zachować równość. Sprawdźmy. Mamy tutaj A dodać 5 i teraz odejmiemy 5 po tej stronie, a po prawej stronie mamy 54 i też odejmujemy 5. Co z tego wyniknie? 5, odjąć 5 to jest 0, więc po lewej stronie zostaje nam A, czyli to, co chcieliśmy, a po prawej stronie 54 odjąć 5 równa się 49. Czyli mamy wynik A równa się 49. Zróbmy teraz sprawdzenie. A równa się 49, więc zrobimy to innym kolorem. I teraz sprawdzenie. Mamy równanie A dodać 5 równa się 54. Czyli zamiast A wpiszę teraz 49, dodać 5 równa się 54. 49 dodać 5 to jest faktycznie 54, zatem 54 równa się 54. To było sprawdzenie. Pamiętaj, zawsze warto sprawdzać swoje rozwiązania.